pamięć upamiętnia wszystkie ofiary stanu wojennego. To nie jest on dzień, co okazały, ale może tak właśnie powinno być. Miała to być tablica. Miasto wtedy się nie zgodziło. Wyszła z tego forma pomnika, bo ten projekt już był wcześniej, jak już nie zmienialiśmy. Ale symbolicznie, poprzez stolka upamiętniamy wszystkich. Ale rzeczywiście uczestniczył w manifestacji 16 grudnia po wprowadzeniu stanu wojennego. No i to jest dzień 17. No niestety tego dnia do siły wysyła, dostał dokładnie 13 w głowę. Jest duża dokumentacja, przecież wyprawdziarze nie są winni, ani ci, którzy strzelali, nie mieli konsekwencji niepełnych, ani ci, którzy rozkazy wydali. A było to do ustalenia, jak wyglądała masa, to zupełnie ponad 1000 stron, otrzyma ta cenie znikająca kula, potem broń, potem nie wiadomo, co tą broń podbrał, ale wiadomo, że jest dookreślone, że spośród części funkcjonariuszy, zresztą to byli ochrona więzienia, bo to ci funkcjonariusze pobrali te 6 karabinów, strzelali z tamtego miejsca. Według świadków kolek stał tam na rogu tego budynku. Dostał w głowę, padł, ruszyło na tarczy, ludzie się cofnęli. Tam go dopadli zomowcy. Według świadków, ktoś mówi, że nawet nogą go kopali, sprawdzali, czy nie udaje, czy coś. Podnieśli i potem całą grupą, bo tu już ludzi nie było, przywieźli go, tu nie bardzo wiedzieli, co robić. Położyli go, nie wiadomo, czy na ziemi, czy na ławce, zostawili się, zginęli, tak można powiedzieć. Dopiero potem ludzie przyszli. Zobaczyli na ławce, ponieśli kolka tam do szpitala. Ślady po pociskach były w tym budynku też, bo to dokładne są obdukcje zdjęcia tego miejsca, bo było prowadzone śledztwo, oczywiście, które mi się wykazało. Nakaczone też było kwestia z domu kolka, jedno wielkie słamstwo, które to dzień funkcjonuje i trudno się z tym pogodzić, ale pamiętajmy po prostu o nim, o wszystkich, którzy oddali swoje życie, żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.